Cześć moi drodzy, ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem, by dotrzymać tradycji, zajmiemy się analizą najnowszego zwiastuna do gry Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. Jest to dopiero pierwszy zwiastun, a premiera dodatku odbędzie się dopiero 26 września tego roku, więc podejrzewam, że otrzymamy jeszcze przynajmniej jeden zwiastun, ale teraz już bez zbędnego przedłużania bierzemy się do roboty. Jak pewnie większość z was wie, fabuła dodatku zaczyna się mniej więcej w momencie rozmowy z Hanako, co sugeruje już sama gra, która po skończeniu fabuły przenosi nas właśnie do tego momentu i prawdopodobnie odblokuje kolejną możliwość uratowania życia V poza dogadaniem się z Arasaką, czy napadem na Arasaka Tower z Drow lub nomadami. Jak jednak mówią twórcy, w Phantom Liberty można będzie zagrać jako w osobny twór, podobnie jak Wiedźmińskie Serce z Kamienia czy Krew i Wino, lub nawet zaraz po prologu, jakkolwiek miałoby to działać. W pierwszej scenie trailera Johnny i V lecą czymś w rodzaju AV-ki, jednak czym dokładnie jest ten pojazd nie wiemy. Jak dla mnie bardzo możliwe jest, że jest to karetka traumy. Jeśli spojrzymy bowiem na kształt ścian pojazdu i podest za schodami przed nim, bardzo przypomina to wygląd karetki traumy. Nie wiemy kiedy dokładnie ma miejsce ten moment, czy jest to końcówka dodatku, środek, czy może początek, kiedy po wyjściu od Hanako V mdleje, a Johnny ogarnia traumę. Istnieje też szansa, że po dogadaniu się z panią prezydent Myers, V otrzymała pakiet traumy, która przyleciała po nią, gdy po raz kolejny zemdlała. Jest też szansa, że to jest po prostu jakaś bojowa AV-ka, jak na przykład w dalszej części zwiastuna posiada Bargest. Następnie do V dzwoni Songbird, zgodnie z przeciekami, które miały miejsce już około roku temu i o której wspominałem w poprzednim filmie do teasera. Analityczka wywiadu NUSA mówi, że wie o Silverhandzie w głowie V i oferuje, że uratuje jej życie. Jednak jak mówią zapowiedzi CD Projekt Red, wszystko ma swoją cenę. W kolejnej scenie dalej słyszymy Songbird, jednak tym razem już bez efektu dźwięku z telefonu, co sugerować może w fragmencie, że rozmowa odbywa się już twarzą w twarz. Widzimy też kolejną awarię Relika lub też może Songbird ingerującą w jego działania, przez co Johnny glitchuje się i przestaje działać. Tak czy inaczej dowiadujemy się, że musimy udać się do Docktown. W kolejnej scenie widzimy mężczyznę, który najprawdopodobniej jest głównym antagonistą dodatku i nazywa się on Hansen. I niech nie zmyli was napis Bargest pod jego wizerunkiem, to nie jest jego imię, ale do tego przejdziemy za chwilę. Pułkownik Hansen rządzi dzielnicą Docktown wraz ze swoją wierną armią jeszcze z czasów wojny unifikacyjnej. Razem tworzą organizację paramilitarną o nazwie Bargest i logiem z wizerunkiem zielonego psa. Zapewne jest nawiązaniem do pierwszej części gry Wiedźmin, gdzie to właśnie Bargesty, demoniczne psy, były bardzo często spotykanymi przeciwnikami. To oczywiście organizacja Bargest zestrzeliła Space Force One prezydent Myers na pokładzie, a wcześniej prawdopodobnie i zhakowała, przez co statek musiał awaryjnie lądować, czego zwiastun nie sugeruje jednoznacznie, a co zobaczyć możemy na gameplayach pokazywanych przez dziennikarzy, na przykład na kanale TV Gry. Widzimy też, że Songbird nie rozmawia tu z V osobiście, a jest jedynie hologramem. Pokazując na lecący statek, mówi w sposób wskazujący, że sama znajduje się na jego pokładzie lub jest jakoś z nim połączona, co uzasadnia również zniknięcie jej hologramu po zestrzeleniu statku. W rogu tej sceny widzimy, że Songbird sama w jakiś sposób wykorzystuje technologię Relika, by V była w stanie widzieć ją tak samo jak Johnny'ego. Zapewne przed tą sceną V i Songbird spotykają się osobiście, Songbird łączy się z Relikiem i przedstawia V swój plan. Kolejno widzimy Solomona Reeda, granego przez Idrisa Elbę. Jak sugeruje zwiastun, jest on uśpionym agentem Federalnej Agencji Wywiadowczej i zdecydowanie potrzebujemy go w naszych szeregach. Wiemy, że ma on nam pomóc, jednak jak pokazuje jedna z późniejszych scen, Solomon Reed postawi przed nami wybór, czy chcemy współpracować z nim, czy z kimś innym, prawdopodobnie z racji odmiennych interesów i napiętej sytuacji. Następna scena pokazuje nam kolejną postać, Alex, czyli, jak dowiadujemy się ze strony CD Projekt Red, doświadczona aktorka braindance'u, która wstąpiła w szeregi Federalnej Agencji Wywiadowczej po zrekrutowaniu przez Solomona Reeda. W zwiastunie widzimy również, że posiada ona specjalny tech, który pozwala jej zmieniać tożsamość i swój wygląd, co z pewnością okaże się bardzo przydatne w tajnej misji, którą V zostanie wciągnięta. Jak można było przypuszczać, musimy uratować Myers z dzielnicy Docktown z rozbitego statku. Ochrona prezydent to nie przelewki, więc musimy dać sobie wszystko, by odeskortować stamtąd Myers całą i zdrową. Pojawia się również nowy przeciwnik, prawdopodobnie w postaci jednego z pierwszych bossów dodatku. Gigantyczny robot strzelający laserami. Z filmu TV Gry dowiadujemy się, że nie mieli oni przyjemności zmierzyć się z nim na targach podczas ogrywania dema, ale postać Myers wspominała o tej walce w rozmowie. Będąc jeszcze przy pani prezydent, w późniejszym etapie staniemy przed wyborem, czy chcemy złożyć jej przysięgę i działać dla NUSA, czy nie.
Zapewne od tego wyboru zależeć będą nasze sojusze w dodatku. W drugiej części zwiastuna dowiadujemy się, że zostaliśmy przez kogoś zdradzeni. Przez prezydent Myers, Songbird, Alex, a może przez samego Solomona Reeda? Tego póki co nie wiemy, ale ten ostatni wspomina o postaci żeńskiej, która ciągnie za sobą widmo śmierci, co może wskazywać na jedną z wyżej wymienionych postaci. Widzimy, jak Vi wyjeżdża z miasta z Solomonem Reedem. Może jest to jedno z możliwych zakończeń, a może musimy się gdzieś udać, by zdobyć potrzebne nam informacje? Nie wiadomo. Może też jedziemy na jakąś stację kosmiczną, by polecieć gdzieś w kosmos, ale o tym jeszcze za chwilę. Żeton, który trzyma Vi, jest dowodem przysięgi złożonej prezydent Myers, że będziemy służyć NUSA i może być przepustką do niektórych miejsc i jakichś kontaktów. Jedna z ostatnich scen prezentuje nam Vi dotykającą Songbird, jednak wygląda ona tu nieco inaczej niż w poprzednich scenach, bardziej robotycznie, większą ilością wszczepów. Może hologram Songbird pokazuje jedynie jej wirtualny, wykreowany awatar, a jej fizyczna postać wygląda kompletnie inaczej. Chyba że po prostu ubrania wcześniej zasłaniały te wszystkie wszczepy, nie wiadomo. Cała ta scena dzieje się też podczas jakiegoś balu lub imprezy, to również zapewne jest częścią jakiejś akcji konspiracyjnej. Ciężko powiedzieć, czym jest to miejsce, ale wygląda zdecydowanie bardzo luksusowo i przywodzi na myśl kosmiczny Crystal Palace, który przewijał się kilka razy przez Cyberpunka, a nawet pojawiał się w jednym z zakończeń. Być może przyjdzie nam udać się w kosmos i odwiedzić Crystal Palace z Solomonem Reedem i Songbird, by wykraść stamtąd jakieś dane, analogicznie do sytuacji z jednego z zakończeń, kiedy to Vi miał za zadanie wykraść dane z kasyna w Crystal Palace. Na koniec widzimy sporo akcji, strzelania i walkę z Hansenem, przebijającym nożem rękę Vi. To może być jedną z finałowych walk dodatku. Z dodatkowych informacji odnośnie Phantom Liberty przekazanych nam przez TV Gry i innych dziennikarzy dowiadujemy się, że wiele rzeczy czysto gameplayowych również zostało zmienionych w podstawowej wersji Cyberpunka. Zapewne pamiętacie drzewko umiejętności Vi? Podobno zostało ono bardzo uproszczone i wiele atrybutów nie oświadczymy już w grze. To może wskazywać na to, że po premierze dodatku wszelkie punkty atutów i atrybutów zostaną zresetowane i będziemy mogli je na nowo przydzielić. Drzewku umiejętności było również glitchujące się miejsce szóstego atrybutu zajęte przez relik. Teraz faktycznie zostało tam dodane nowe drzewko związane z relikiem, którym jedną z umiejętności jest na przykład kamuflaż optyczny włączający się, gdy Vi ma mało HP. Popularnie drzewko to jest wytłumaczone w taki sposób, iż Songbird informuje nas o innych możliwościach relika, pewnie coś nam tam wgra, podłączy się do niego i będzie z niego większy użytek niż tylko bomba z opóźnionym zapłonem. Zostały dodane nowe bronie, u Reaper Doków będziemy teraz widzieć animacje montowania nowych wszczepów, a kiedy zamontujemy ich zbyt wiele, spowodować mogą one coś w rodzaju cyberpsychozy, powodując spadek statystyk i negatywne efekty nakładane na Vi. Dodatkowo DLC wprowadza zmianę odnośnie pancerza postaci, nie będzie go już definiować strój, nasze ubrania, a wszczepy. Jednak rzeczą, która ucieszy wielu, jest z pewnością fakt, że Redzi wreszcie wprowadzili działający system policji. Teraz policja przyjeżdża na miejsce zgłoszenia pojazdem zamiast pojawiać się za plecami, a każda gwiazdka przestępstwa zwiększa poziom zaawansowania pościgu za Vi. Kulminacyjnym momentem jest gwiazdka piąta, podczas której zamiast zwykłej policji pojawiają się mechy i Maxtag. A jak to mówił Jackie na początku gry... Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. Tygrysy się nie pierdolą. I to już wszystko, co dało się wyciągnąć z tego zwiastuna. Kilka teorii, kilka fajnych, mechanicznych rzeczy dodanych do gameplayu i zdecydowanie fascynująca historia, która może nawet przebić tę z głównego wątku. To już tyle w tym filmie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i słyszymy się już w następnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!